Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Do tej pory bardzo dużo mówiliśmy na temat tego, jak generować emocje w kobiecie, jakich emocji w kobiecie nie generować, a dzisiaj porozmawiamy na taki temat, jakie trzy emocje ty musisz usunąć z siebie albo je zamienić na inne emocje, jeśli chcesz być atrakcyjny dla kobiety. Także słuchaj uważnie, bo na końcu przygotowałem dla ciebie niespodziankę. Zaczynając od początku, pierwsza emocja, którą zawsze powinieneś wyeliminować. To jest bardzo pierwotna, silna emocja, która często blokuje cię na skuteczne działanie z kobietą. I tak, dokładnie, nie pomyliłeś się, jest to strach, tak? Kiedy odczuwasz strach przy kobietach, strach przed rozstaniem, strach przed pocałunkiem, strach przed odrzuceniem, to nie jesteś skuteczny. I większość facetów mi tutaj pisze komentarze, opinie. Spotykałem się z dziewczyną, bałem się od niej odejść, byłem wystraszony, kiedy mi powiedziała, że pisze do byłego, spanikowałem, pokazałem zazdrość, nieufność, krzyczałem na nią, no i oczywiście ona mnie zostawiła, straciła zainteresowanie. Gdybyś nie bał się ją stracić, to tak naprawdę często by się nie stracił. Pozwól, że wyjaśnię, o co tutaj chodzi. Przede wszystkim, jak cię kobieta straszy rozstaniem i próbuje budować to poczucie winy i sugeruje ci przykładowo, jeśli do mnie dzisiaj nie przyjedziesz, to już razem nie będziemy. Jeśli ty nie będziesz się o mnie starał, to cię zostawię. To jeśli ty na to nie zwracasz uwagi, to odpowiadasz jej bardzo prosto. No to nie przyjeżdżaj, tak? No to nie musimy się spotykać. I ona widzi, że tak naprawdę nie może cię kontrolować. Ona bardzo szybko zauważy, że jej to nic nie daje. Ale kiedy tego typu sugestie kobiety, zastraszanie ciebie działa, no to ona dużo częściej tego wszystkiego używa i właściwie stajesz się takim niewolnikiem tej kobiety. Nieraz widać takich facetów, może poszedłeś nieraz na jakąś imprezę i stał facet z żoną i ta żona na niego hukła: Marian, wracamy do domu, już. I ten facet od razu tak postawiony na sztorc, ubrał buty i wyszedł, tak? No podaję śmieszny, zabawny przykład, ale wiecie, o co mi chodzi. Dlatego nie możesz się bać kobiet. Nie możesz się bać odrzucenia kobiety i tego, że cię zostawi. Jeśli jesteś tym przerażony, no to kobieta będzie na tym strachu cię manipulować cały czas. No i niestety nie poczujesz się dobrze, tylko wręcz cały czas będziesz się przejmował tym, co ona powie, czy ona cię nie odrzuci, nie zostawi. I oczywiście warto wtedy pozbyć się tego strachu, który kosztuje nas tak wiele nerwów i trudnych emocji. Bardzo często też boicie się pocałować dziewczynę, boicie się ją dotknąć, boicie się ją zaczepić na ulicy, boicie się kobiecie powiedzieć cześć. Dlaczego? Bo jesteście przerażeni widmem odrzucenia i tym, że kobieta powie nie. Więc jak przestaniesz zwracać uwagę na to, że kobieta cię może odrzucić, jak przestaniesz się bać, że ona może powiedzieć nie, to naprawdę otwierają się przed tobą nieograniczone możliwości, bo podejdziesz do dziewczyny, która powie: nie mam czasu, spieszę się, ale się będzie śmiała i tak dostaniesz numer telefonu. Ale kiedy ty jesteś przerażony tym, że ona ci odmówi i przy pierwszym tekście: nie mam czasu, nie będę z tobą rozmawiać, ty się poddajesz, tak naprawdę zawsze tracisz okazję. I tak samo jest na spotkaniu czy na randce. Ile razy miałeś sytuację, gdzie kobieta ci spoglądała prosto w oczy, ale jej nie pocałowałeś, ale nie wykorzystałeś okazji? Dlaczego? Bo się bałeś, że ona zaprotestuje, że powie nie. I właśnie ten strach utrudnia skuteczne działanie z kobietami. Warto go wyeliminować. Warto porzucić wszelkie oczekiwania i to nastawienie na to, że musi wyjść, inaczej przez całe życie będziesz się blokował na pewne tutaj korzystne dla ciebie sytuacje z kobietami, dlatego warto o tym pamiętać. Kolejna emocja, którą moim zdaniem należy wyeliminować, jeśli chcesz być dużo bardziej atrakcyjny dla kobiet. Ta emocja to złość, nerwowość. Widzisz, kiedy ty jesteś nerwowy, zły, spotkałeś się z dziewczyną, ona się spóźniła i pokazujesz, że jesteś taki sfrustrowany, krzyczysz na nią, to tak naprawdę pokazujesz, że masz niską samoocenę. Kiedy jesteś na nią zły, że pisała z jakimś kolegą, znowu pokazujesz niską samoocenę. No i momentalnie kobieta nabiera tutaj dystansu do ciebie i przestaje być tobą zainteresowana, no bo jakby irytuje ją twoje zachowanie. Także wyzbądź się złości.
ta złość w relacjach z kobietami ci nic nie daje. Oczywiście czasami w związku przydaje się kobietę ochrzanić, przydaje się jej powiedzieć: słuchaj, chyba się już nie będziemy spotykać, ale nie mów tego w nerwach, w takiej złości, agresji, bo złość rodzi złość i kobieta nakręci się negatywnie w twoim kierunku. To jest naprawdę istotne. Nawet jak kobieta się na ciebie złości, powiedz jej: tak jak matka pokazuje małemu dziecku. Uśmiechnij się, zażartuj i postaraj się przemianować te negatywne emocje w pozytywne, a zobaczysz dużo lepszą reakcję, o ile skutecznie potrafisz to zrobić. Także nie ma co się złościć na dziewczyny, nie ma co narzekać na nią, złościć się, że się spóźniła, krzyczeć, to ci nic nie da. Tak naprawdę kobieta użyje tej agresji przeciwko tobie, tej złości przeciwko tobie. Potem jak ona zobaczy, które sytuacje cię irytują, to ona będzie celowo w trakcie spotkań ze znajomymi poruszać te tematy, żebyś ty się zagotował, żebyś się zdenerwował, a potem oczywiście zrobi z ciebie winnego, że ty jesteś tutaj takim agresorem, który krzyczy i ona przecież biedna, nie może z tobą być, bo jest ofiarą tej całej sytuacji. Uważaj na to, bo bardzo często popełniacie ten błąd. I trzecia emocja, którą należy wyeliminować, jeśli chcesz być skuteczny z kobietami, to jest smutek. Jeśli jesteś smutny przez dziewczynę, to ta dziewczyna cię może, nie wiem czy wiesz, łatwo manipulować. Przykładowo, spotkałeś się z dziewczyną, tak się cieszyłeś, to było fajne spotkanie, pocałowaliście się, czekasz, czy ona napisze, napisała, ale ci napisała: Marek, Piotrek, wróciłam do byłego, niestety jesteś fajnym chłopakiem, ale nie będziemy się już spotykać. Przeżywasz to wszystko, jest ci smutno, jest ci źle i właśnie ten smutek powoduje, że ty wysyłasz kolejnego SMS-a i popełniasz te błędy, o których ciągle mówię. Więc tak naprawdę, im bardziej jesteś wysoko wrażliwy, im bardziej przykuwasz taką emocjonalną uwagę do tego, jak zachowuje się dziewczyna, co pisze, no i oczywiście to jest połączone z tym smutkiem, tym mniej jesteś skuteczny. Tak naprawdę warto się trzymać tych wszystkich zasad, o których mówię, a już będziesz miał dużo lepsze efekty. Kobieta nie może na ciebie wpływać tak silnie emocjonalnie, że ci powie: mój były był wyższy od ciebie, mój były potrafił dłużej w łóżku wytrzymać, mój były to miał lepszą pracę. Ona nie może tego typu manipulacją wpływać na twój stan emocjonalny, bo jak wpłynie, to niestety twoja samoocena spadnie, bo twoje poczucie wartości jest silnie powiązane z twoim stanem emocjonalnym. Więc momentalnie jak przy kobiecie się robisz smutny, zły, nerwowy, no to ona też gorzej reaguje i niestety, ale tracisz w oczach dziewczyny. I tak naprawdę, jeśli ty się uśmiechasz, kobieta nie potrafi cię zbić z tropu przy podejściu, w trakcie pocałunku, czy próby doprowadzenia do spotkania, no to prędzej czy później przełamujesz jej opory, obawy, generujesz emocje i ona się z tobą spotyka, ale jak ty do niej dzwonisz i ona ci mówi, że nie ma czasu, a ty nie wiesz co powiedzieć, robisz się smutny, gaśnie w tobie energia, no to ona wyczuwa, że jesteś słaby. Także warto, żebyś sobie to zapamiętał, wyeliminuj te trzy emocje, a będziesz dużo bardziej skuteczny z kobietami. No i przede wszystkim zauważysz, jak kobiety na ciebie reagują. Jestem przekonany, że będziesz zaskoczony z efektów, jakie osiągniesz. Mam dla ciebie naprawdę złą informację. Tylko do dzisiaj do północy możesz pobrać pakiet 17 moich kursów, 70% taniej, polecam to wszystko pobrać, bo dzisiaj o północy kasuję tą stronę, rewelacyjna wiedza, ponad 100 godzin wiedzy w super niskiej cenie, jak pisać emocjonalnie do kobiet, jak pisać w internecie, gra wstępna, kontrola wytrysku i inne świetne materiały, które zmienią twoje życie. Korzystaj, bo tylko do dzisiaj do północy to wszystko można pobrać w dużo niższej cenie. Ostatnia taka okazja, promocja.uwodzeniewdzień.pl. Wejdź i pobierz cały pakiet wiedzy w dużo niższej cenie, 70% taniej. Polecam. Dzięki tej wiedzy bez problemu zmienisz się przy kobietach, staniesz się bardziej atrakcyjny i dowiesz się, co takiego wpływa silnie na psychikę kobiety. Raz na zawsze pozbędziesz się problemów z kobietami i odzyskasz swoją byłą dziewczynę, albo zdobędziesz kobietę, na której ci zależy. Korzystaj, bo dzisiaj o północy podnoszę cenę.